Skąd przyszliśmy i dokąd zmierzamy? To dwa kluczowe pytania dla całej ludzkości, na które dziś nie odpowiemy. Ale wierzę, nie wiem czemu, ale wciąż w to wierzę, że znajdziemy dziś pierwszego polskiego programistę 100K. Jak planujemy rozpocząć nasze poszukiwania? Tak jak zawsze, dwie ambitne drużyny lub po prostu drużyny, które podjęły się tego wyzwania. Jest coraz prościej. Jedynie 10 pytań, żeby uzyskać 100K, czyli każde pytanie jest warte? Jakieś pieniądze. Kolega, widzę po biochemii. Czy jesteście gotowi rozpocząć tę nierówną walkę? Jesteśmy. Jeszcze was w sumie nie przedstawiłem. Po lewej stronie magowie Autosanu w składzie Jeremiasz i Paweł. Cześć. Cześć. A po prawej stronie Demokratyczna Unia Programistów Analfabetów, w skrócie DUPA, w składzie Witold i Maciej. Cześć. To będzie dobry odcinek. Historia IT. Jak pierwotnie nazywał się język Java? A. Oak. B. Delphi. C. The Java. Czy też The Brain. To? Magowie mają refleks, czy mają też wiedzę? Tak. Poprosimy, tak? Poprosimy o zaznaczenie odpowiedzi A. Oak. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi A. Język został nazwany na cześć dębu, który rósł przed biurem Jamesa Goslinga. Brawo, to prawidłowa odpowiedź. Czarujecie w pierwszym pytaniu. Dobrze. Wspaniała odpowiedź. Druga kategoria, wiedza ogólna. Spoiler alert, będzie git. Jaki jest możliwy sposób łączenia commitów w jeden? A. Merge. B. Squash. C. Rebase. D. Commit amend. Unia? Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi B. Squash. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi B. Jak burza. Idziecie jak burza, to prawidłowa odpowiedź. Uff. Zaznaczyliśmy to, bo kolega dzisiaj rano grał w squasha. Coraz bardziej lubię ten program, jestem tu coraz mniej potrzebny, a i wcześniej nie byłem zbyt przydatny. To jest niesamowite. A teraz pytanie z kategorii teoretycznie liczby i daty, ale na moje to jest bardziej z kategorii uczciwość. Jestem więc przekonany, że będziecie znali odpowiedź. Ile kosztuje licencja WinRara dla pojedynczego stanowiska pracy w 2022 roku? A. 50 zł, B. Więcej niż 50 zł, ale mniej niż 100. C. Więcej niż 100 zł, ale mniej niż 200. Czy też D. Więcej niż 200. Musimy wziąć tę odpowiedź. Za 12 sekund tak, drużyna niebieskich będzie chwilę, na musiku. Nie wiem. Dobra. To nie było około $20 albo 30? No, tak mniej więcej chyba. Pewnie po prostu kupowaliście już dawno temu. Tak, tak, tak. I dlatego nie wiecie, ile teraz kosztuje. A inflacja, nie wiadomo, nie? Za ile kupowaliście Unirara? No, Winzik Team. Spróbował B. Ale to co, strzał czy kółko? Ja nie jestem pewien. Nie jesteś fanem Unirara, tak? No, raczej jestem open source'owy. No. No to co, koło? No, możemy wziąć chyba. To chcielibyśmy skorzystać z koła ratunkowego. Dlaczego? Bo głupio o tak odpaść na początku. Proszę w takim razie o wylosowanie kaczuszki. Dobrze. Nie pomogłeś tej leżącej. Przepraszam. Jej już nic nie pomogło. Już. Jakby doceniam skrupulatność, ale... O! Koło ratunkowe. Oddanie pytania drużynie przeciwnej. Chcecie z niego skorzystać, bo nie musicie. Tak, chcielibyśmy z niego skorzystać. Widzicie, koledzy, tak proste pytanie, bazujące wyłącznie na uczciwości, w szlachetnym charakterze oddają wam. Z czym na pewno sobie poradzicie? Ile mówi? $30? No, coś takiego, ale tu mam wątpliwości. Koło? W którym roku kupowaliście Unirara? Ale nie wiem, czy warto strzelać, czy nie wiem, weźmy koło. Chyba tak. Dobra, idź losować kaczuchę. To my też weźmiemy kaczuszkę. Zapraszam. O! Zwrot pytań. A to będzie śmieszne w sumie. Pół na pół. O! Poproszę o usunięcie dwóch błędnych odpowiedzi.
Nie wiem, po co wam koło, przecież wszyscy wiemy. Pracuje na Celeronach. Okej. Okay. Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi C. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi C. Więcej niż 100 zł, ale mniej niż 200. Licencja Winrara w roku Anno Domini 2022 kosztuje 154 zł i 61 groszy. Yes. Co jest oczywiście tak jasną informacją, że doceniam wasze zabiegi, że po prostu chcieliście podnieść ciekawość tych rozgrywek. Nie chcieliście, żeby było nudno. Dokładnie. Chcieliście sprawdzić, jak działają kaczki. Doceniam, doceniam. Przy tak prostym pytaniu. Wiedza ogólna. Jaka była domyślna przeglądarka w Windowsie 8.1? A. Firefox, B. Internet Explorer, C. Microsoft Edge, czy też D. Chrome? Windows 8.1 to jeszcze nie Windows 10, czyli chyba tak. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi B. Poprosimy o zaznaczenie odpowiedzi B. Microsoft Edge pojawił się dopiero w 10 Windowsie. To jest prawidłowa odpowiedź. Po dwa. Muszę to powiedzieć, ale poniekąd chciałbym, żebyście wygrali to 100 tysięcy, bo na końcu będę mógł powiedzieć, no i dupa. Oczywiście nie to, że nikogo nie faworyzujemy. Nie. Mamy wspólne cele, ale słuchaj, nie wpłynie na rozgrywkę. W żaden sposób. Wciąż pozostaje najbardziej obiektywnym prowadzącym w tym pomieszczeniu. Bo innego nie ma. Fajnie, że to dopowiedziałeś. Ciekawostki. Z jakiego kraju wywodzi się Spotify? Z Niemiec, ze Szwecji, z USA czy z Australii? To byli Skandynawcy jacyś ludzie, więc pewnie Szwecja. Czyli USA. Mówisz? Tak. No dobra. Poprosimy o zaznaczenie odpowiedzi B, Szwecja. Poprosimy o zaznaczenie odpowiedzi B, Szwecja. Spotify zostało opracowane już w 2006 roku przez zespół firmy Spotify AB w Sztokholmie w Szwecji. 3-2. Brawo. 3-2. Pamiętajcie, warto honorować drużynę przeciwną oklaskami, bo na końcu zapiszemy chociaż to, jak graliście. To jest jakaś nagroda pocieszenia. Wiedza ogólna. Z jakiego interfejsu wideo korzystały stare monitory kineskopowe CRT? A. HDMI, B. Thunderbolt, C. DisplayPort, czy też D. VGA? To prosimy o zaznaczenie odpowiedzi D. VGA. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi D. VGA. No i dupa ma rację. W takim razie VGA. VGA to jest prawidłowa odpowiedź. W tym odcinku w ogóle powiedzenie no i dupa nic nie oznacza. To jest fantastyczny odcinek. Swoją drogą kojarzy mi się jak w bardzo, bardzo odległej przeszłości. W jednej z firm, w której kiedyś byłem, robiliśmy oprogramowanie i pojechaliśmy pokazać, co zrobiliśmy już przed klientem. No jako, że nie do końca jeszcze rozumieliśmy, co to znaczy obsługa błędów, no to prezentujemy i nagle na ekranie pojawia się, no i dupa, coś się wyjebało. Nie pamiętam, żebyście brali udział w tym projekcie, ale nadawalibyście się. Liczby i daty. Która z podanych firm jest najstarsza? A. Google, B. Netflix, C. Facebook, czy też D. Yahoo? Według nas jest to Yahoo, D. Poprosimy o zaznaczenie odpowiedzi D, Yahoo. Netflix powstał w 97, Google w 98, Facebook w 2004, a Yahoo 10 lat wcześniej, w 94, to jest prawidłowa odpowiedź. Nice. Właśnie by było, jakby teraz się pojawiły pytania o kolejne daty. 4-3. Właśnie wyprzedziła was dupa. To piękne. W pewien sposób piękne. Grają ostro.
Kategoria skróty. Czym jest metodologia BEM? A. British Element Method. B. Bipolar Emergency Measures. C. Block Elements Modifier. Czy też D. Block Element Method. Za 7 sekund będziecie coś musieli wyczarować. To co, kaczka? Ajajaj, metodologia. Bipolar emergency. Raczej nie. Block element method. Myślę, że albo D. I wstydzę się coś, ale to... Dobra, kaczuszka? Kaczuszka, no. Poprosimy o... No, proszę sobie wybrać. Dobrze. Lucky shot. Nie tracicie punktów, czyli możecie strzelać. Jak nie traficie, to nie dostaniecie punktów, ale też nie zabijemy nikogo z was. O, kozak. Dobra. Godmot tak zwany. No, tak. To prosimy o zaznaczenie odpowiedzi A. British Element Method? Zgadza się. Jak sądzicie? Unia? Ja kończyłem podstawówkę, a nie metodologię. BEM, czyli Block Element Modifier. Ale nikt nie traci. Ops. Poza kaczką nie straciliście niczego. No kaczka i odrobina honoru. Tylko tyle. Czy to dużo? Chyba przywykliśmy. Kategoria technologia. Który język jest pierwszym zaprojektowanym we współpracy międzynarodowej? A. COBOL. B. ALGOL. C. PASCAL. Czy D. FORTRAN. Teraz oni biorą? Tak. Demokratyczna Unia Programistów Analfabetów. Za 2 sekundy będziecie mogli się wykazać. Kaczka? Kaczka. Proszę wybrać kaczkę. Ostatnio leżące dane nam szczęście. Chciałbym powiedzieć, że to są wszystkie smaki kaczek. Niekoniecznie jest tak, że któraś będzie z nich pomocna. Mówiąc waszym językiem, patrząc po PESEL-u, to jest jak w tych cukierkach od Harry'ego Pottera. To są naprawdę wszystkie smaki. To nam się udało. O. Dodatkowy czas na odpowiedź 30 sekund. Niezwykle użyteczne zwierzę. No dobra, to weźmy w takim razie, co wiemy o tych językach. Dobrze, na poszło. Dawno nie było A. Poproszę zaznaczenie A. Mm-hmm. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi A. Mówisz, że dawno nie było A, tak? Tak. Kojarzysz, jak się rzuca monetą, nie? Tak. Raz wypada orzeł, raz reszka. Paradoks hazardzisty to moje hobby. Rozumiem. Ale wiesz, że moneta to średnio pamięta, co wypadło poprzednio, nie? Niewykluczone. Z pytaniami mamy podobnie. Algol. Algol jest prawidłową odpowiedzią. Ała. To co? Który sądzi? Losujcie. Widzę, że macie ja to dobrze ustalone. W końcu macie demokratyczną Unię Analfabetów. To chwilę potrwa, w związku z tym... Te 3, 4. Cześć. Cześć. Dziękujemy, dziękujemy. Ale jest 4-3. Nie masz już żadnej kaczuszki. Za to dzielą cię tylko 3 pytania do rundy finałowej i masz szansę zachować się jak prawdziwy superbohater, czyli zrespawnować kolegę. Niektórzy nawet właśnie dlatego odpowiadają źle, żeby potem móc wskrzesić. Kategoria historia IT. Kto stworzył React.js? A. Jordan Walk. B. Michael Jackson. C. Misko Havery. Czy też Adam Abrams. Myślałem, że to są firmy, a nie nazwiska. Zaskoczyła mnie ta szybka reakcja. To kolega chyba frontendowiec. Poproszę o oznaczenie odpowiedzi A. Jordan Walk. Walker. Walker. Walkę. Po prostu A. Tak. Google Translate mówi, że Jordan Walk. Aczkolwiek chyba bym to przeczytał Walkie. No ale nie będę się kłócił z maszyną.
wiadomo, że to niewiele wnosi. Dlatego też mało kto dyskutuje z programistami. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi A. Twórcą React.js jest były pracownik Facebooka. Jordan Walker. Czy też Jordan Walker? Wiedziałem, że to A będzie. W końcu będzie. Konsekwentnie idziesz w A po prostu, tak? Jest to jakaś strategia. Nie wiem, czy dobra, ale jest to strategia. 5-3, tak czy inaczej, jesteście pozbawieni kaczuszek, to już także ekstra życia, ale czasem fakt, że jesteśmy sami, wcale nie oznacza, że gramy gorzej. Wręcz powiedziałbym, bywało zupełnie przeciwnie. Kategoria technologia 5-3, a pytanie brzmi, który z poniższych nie jest predefiniowanym interfejsem w PHP? A. Traversable. B. Array List. C. Array Access. Czy też D. Iterator. Predefiniowanym interfejsem. No. Samo się włączy, także nie musicie tak? klikać, tak? Super. Wiedziałem, że będzie pytanie o PHP. No, PHP. Mhm. A z PHP to tylko wiem, że jest bajprzemo. Bajprzemo, tak. To chyba nie o to chodzi. No, ale rzeczywiście, to wygląda jakby miało być gdzieś tam odczytane, gdzieś tam ze środka. Ja bym szczerał to cenę. No, okay. Najbliżej. No, okej. Okay. Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi C. Zaznaczmy odpowiedź C. Prawidłowa odpowiedź to Array List. Ajajaj. Ale byliście blisko. Walczyliście dziennie. Nie wyczarowaliście tej odpowiedzi. Niestety. Ale było blisko. Gdyby wam poszło tak jak do tej pory, a wszystko na to wskazuje, że ten trend się chyba nie odwróci, i gdybyście szukali nowego pracodawcy, to nie wszyscy potrzebują programistów PHP, a najszerszy wybór ofert z jawnymi widełkami znajdziecie na Just Join IT, o czym oczywiście wszyscy wiemy, bo tylko tam szukamy pracy. Oczywiście. A wy już niedługo bardzo aktywnie. 5-3 zostało po jednym zawodniku, bez kaczuszek. Wydawać by się mogło, że jest to proste zadanie. 10 pytań do 100 tysięcy. 10 pytań. Wasz łączny dorobek do tej pory to 8. Na 4 osoby i 4 kaczuszki. Unia jest na musiku. Która aplikacja Adobe powstała jako pierwsza? Photoshop, Illustrator, Adobe Acrobat Reader czy też InDesign? Biorąc pod uwagę to, jak bardzo jest wszędzie, to ile miał błędów, to Acrobat Reader musiał powstać bardzo wcześnie. Więc strzelam w C. Mogło tak być. C? C. Acrobat Reader. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi C. Acrobat Reader. Photoshop powstał w 88. A ty w którym roku? W 97. Masz prawo nie pamiętać. Illustrator w 87. A Acrobat Reader powstał w 2007. Co? Też byłem zdziwiony. Illustrator, Illustrator, jak zwał, tak zwał. Nie jest to niestety prawidłowa odpowiedź. No i nie teraz chciałem to powiedzieć. No i dupa. Cóż. Dziękuję za grę. Dziękuję. Za uczestnictwo. Cenię ten dystans, ale niestety jestem odosobniony w tym, co doceniam i zapraszam na widownię. Dupa odpadła. Dupa odpadła. Puenta, która przyszła mi do głowy, musi zostać u mnie. Programy napisane w którym języku programowania można uruchamiać na wirtualnej maszynie Erlanga BIM? A. Elixir. B. Thorn. C. R. Czy też D. Lua. Było B, teraz BIM. Chciałbym ci podpowiedzieć, ale prawdopodobnie to byłby ten jeden przypadek, w którym więcej osób nie oznacza mądrzejszej odpowiedzi. Rozumiem. W sumie to nie jeden, większość takich jest. No dobrze. Jak
chciałbym zaznaczyć odpowiedź B, Thorn. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi B. Funkcyjny i współbieżny język programowania stworzony w roku 2020 przez Josefa Lima nazywa się Elixir. Jako mag powinieneś to wiedzieć. W sumie, ale by pasowało. Tak. Dziękuję za uczestnictwo. Ja również dziękuję. Była to doskonała edycja, ja się świetnie bawiłem. Prawdopodobnie tylko ja, ale było to naprawdę niezłe. No i dupa, nic nie wyczarowali. Jednak my, niczym niestrudzeni alchemicy, chwycimy za nasze cyfrowe chochle i będziemy mieszać nimi w bezdennym kotle talentów IT, aż wyłowimy z niego pierwszego polskiego programistę 100K. Lub programistkę 100K, nie wiemy.